Cześć wszystkim, tym razem hotel Wald w Warszawie na ulicy Pełczyńskiej. 162 zł za pokoik jednoosobowy taki i ze śniadankiem. Ruch jak diabli. Taki widoczek mamy. Ruch jak diabli, co my tu mamy. Jest to stary chyba hotel, bo tu i ściany, i wszystko tu jest widać, że wiekowe. Mamy tam jakiś nawet telewizor, zaraz zobaczymy, czy coś tu gra. Pilocik Ekstraklasa. Nasz pewnie ukochany TV Plus. Samsung, o proszę. Prosimy nie palić. Jest jakiś dodatkowy koc. Tak jest. Książki telefoniczne. Masakra. Okej. Telewizor działa. Miło z tej strony. Poduszka jedna dodatkowa. Stara płachta, w ogóle masakra. Ja słyszałem w ogóle, że tego ludzie, tego hotelu w ogóle nie piorą. I to sobie leży w pokojach 2-3 lata. Nie wiadomo kto, co, kiedy na tym robił. I można się nieźle wpakować. Także na to uważajcie. No, łóżko coś słane, bym powiedział, na odpitolsie, panie. Ale dziur nie ma, nie jest źle. Na kółeczka, szafeczce pusto. No, to jest mały pokoik, bardzo mały pokoik. Ale idziemy zobaczyć dalej do łazieneczki. Kiedyś jak to było robione, nikt nie, na takie pierdolenie nie zwracał uwagi. Oni te żółte kolory po prostu robi robotę. Białe komunistyczne płytki z lat 90. nawet bym powiedział. Takie kiedyś miałem w latach 90. Papier nawet postarali się zawinąć. Drugi jest, ręcznik jest, kibelek plastikowy, stary, fajny, 90. lata. Cała zabudowa lata 90. Prysznic czysty. I nawet tu przetarli. Dobrze, że tego nie muszą. Słuchaweczka widzę, że też przetarta. Czysto jest, nie? Nie powiem, że jest brudno, bo jest czysto. Fajny taki. Każdy ten wystrój to jest tego. Może nie komuna, ale takie lata 90. 90. Tu jeszcze była fajna adnotacja od dyrekcji hotelu. Zapalenie pincet, jak się czujka zapali. No, mówi się trudno, żyje się dalej. Mi się nie zapala, bo nie palę. Tyle na tyle, na razie.